Cześć, witajcie w 31. odcinku Tajemnic Ciekawostek GTA 4. Uprzedzam, będę bardzo przynudzał, bo no jestem po pierwszym tygodniu szkoły, zapewne jak wy, i nic mi się w sumie nie chce. Tak więc zapraszam do oglądania, ale nie oczekujcie żadnych rewelacji. Na początek pokażę wam kolejny zboczony pomnik, jaki można tutaj znaleźć. To jest budynek Nuka. Gdyby ten skrót rozwinąć i przetłumaczyć na polski, to wyszedłby Narodowy Związek Sztuki Współczesnej, czy coś w tym stylu. On się znajduje, właśnie, on się znajduje tutaj. Tutaj mamy bramę i musimy się tylko dostać na środkowy tutaj plac. No i na pierwszy rzut oka tutaj nic dziwnego nie ma, ale pozwolę sobie w pańcie wam pokazać, co to właściwie ma naśladować. No, jak widać, Rockstar nigdy nie zawodzi, zawsze wpieprzy coś zboczonego, nawet w sztuce współczesnej. A teraz ciekawostka nadesłana przez użytkownika TheJeremias122. Otóż zauważył on, że takie sobie poczciwe grubaski, które chodzą po Liberty City, mają na paskach znaczek Rockstar. Zaraz to sobie sprawdzimy. W ogóle nie wiem, jakim cudem ich tu jest tyle. Szukałem ich trochę po mieście i znalazłem ich tutaj. Więc nie wiem, może tutaj się ich najwięcej spawnuje. No i spójrzmy na ten pasek. O, jest znaczek Rockstar. Gdzie uciekasz? Dobra, jest ich tutaj mnóstwo. Wszyscy, jak widzicie, mają tutaj znaczki Rockstar na spodniach. Ciekawe w sumie, czy umieją się dobrze bić. Sprawdźmy. Myślałem, że jacyś mocniejsi, ale w ogóle tutaj jakiegoś aresztuje policjant, widać coś przeszkrobał. Jeszcze zobaczmy, co on ma za napis na plecach. Jeśli możesz przeczytać, to suko z Felaof, chyba z pieprzej, czy coś w tym stylu. A teraz ciekawostka nadesłana przez użytkownika Ramzi. Jesteśmy właśnie w pierwszej lepszej mini samochodowej i tutaj mamy cennik. Jak widzicie, zwykłe samochody płacą 5 dolarów za umycie, a taksówki mają zniżkę do 3 dolarów. Zebrałem więc następujące samochody. Turismo, czyli tam zwykły samochód, taksówkę, a także taksówkę Romana. Zacznijmy od tego pierwszego. Dobra, pominiemy to. Jak widzicie, zapłaciliśmy 5 dolarów, więc wszystko się zgadza. Teraz lecimy po taksówkę. Za taksówkę zapłaciliśmy 3 dolary, tak więc wszystko się na razie zgadza. Została nam tylko nieszczęsna taksówka Romana. Jak widać, nasz kuzyn chyba nie jest zbyt lubiany w tym mieście, skoro będzie musiał płacić więcej, ale za chwilę właśnie to zobaczycie. W sumie, jak skoro to jest taksówka, to czemu tutaj nie ma żadnych informacji o tym? Dobra. No i po myciu straciliśmy 5 dolców, tak więc jak widzimy, ta firma oszukuje. Tą ciekawostkę nadesłał Sardyna 108. Znajdujemy się oczywiście w tunelu metra. I tutaj, jak widać, zbierają się wszelcy bezdomni. Nas interesuje to, co niektórzy mają na koszulkach, mianowicie mają tam napis San Andreas. Oczywiście nie jest on cały widoczny. Ale patrzcie. Kurwa, kto mi napisze na X-Fire?
Ostatnia ciekawostka leży już na mojej liście od bardzo dawna. Nadesłał ją The Damian X11 i znalazł on na Star Junction billboard, który promuje piracką muzykę, gry i oczywiście filmy. No, w sumie długo się zastanawiałem, czy to dać, bo w sumie chyba każdy już ten billboard widział, no ale niech już będzie. Szczerze mówiąc, myślę też, że może być to nawiązanie do portalu The Pirate Bay. I to by było w sumie wszystko. Tak więc ja się żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.